Planowanie posiłków. Oczekiwania versus rzeczywistość. Wielu z nas wydaje się, że wygląda to mniej więcej w ten sposób. Okej, więc w poniedziałek będzie gęsina, a jutro sernik z porannej rosy. A tak naprawdę wiem, co mam w lodówce. Mam tam mięso mielone i mam tam też selera naciowego, którego muszę wykorzystać i boczek. Więc zrobię sos boloński i coś tam im do tego jeszcze zrobię. No, a jak mi się zmieni, to zmienię na podstawie tego, co mam już w szafce i w lodówce. Jeśli chcesz poznać błędy, które popełniamy w budżecie spożywczym, to zapraszam Cię na darmowe szkolenie, które organizuję 26 lutego o 20. Szkolenie nazywa się Finansowe porządki w kuchni i w portfelu, bo to właśnie w kuchni kryte są miliony monet i ogromne oszczędności, które tracimy właśnie przez to, że źle planujemy i źle organizujemy naszą kuchnię.